Radio M 107,6 FM. Krótko mówiąc, radiowa poradnia językowa. Dominika Szczawińska, witam w radiowej poradni językowej, w której dziś ekologicznie będzie. Ekologia dzisiaj często na językach, wobec czego musimy ustalić pisownię. Naszym ekspertem jest oczywiście pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekomyjnia, ekoskóra, ekożywność, dużo tych ekologicznych słów. Jak będziemy je pisać? Łącznie. Żadnych myślników, żadnych przerw? Żadnych. Zasada absolutnie. W polszczyźnie jest taka, że przedrostki piszemy łącznie, zarówno te, które są nasze rodzime, jak i te, które zapożyczamy z innych języków. I teraz to są przedrostki. To są te części, które przed wyrazem dodajemy. Często dodajemy przed czasownikami, czyli na przykład mówimy robić, ale zrobić, przerobić. Odrobić. I to brzmi bardzo poczciwie, to są po prostu nasze polskie słowa z przedrostkami, których nawet nie zauważamy. Ale jak mamy to eko, jak mamy super, jak mamy hiper, to pokusy się pojawiają, żeby jakąś przerwę, jakiś myślniczek. Pani mówi wyraźnie. Te pokusy widać na różnych szyldach, widać w reklamach, w gazetkach reklamowych, hipermarketów, supermarketów. Wszystkie te wyrazy, o których mówimy, ekomyjnia, ekożywność, hipermarket, supermarket, ale też eksminister, wiceprezydent, minispódniczka. No tak, też tych pokus łącznie. Jest jeszcze więcej wtedy. No mini to się pisze tak samo po polsku, tak samo w innych językach, ale takie eko już wspomniane, taki wice, taki eks, no to byśmy jeszcze może tak jakoś po angielsku napisali przez tak, X, kiedy przez te, C. Kiedy te cząstki wchodziły do polszczyzny, pewnie wchodziły jako obce, czyli w pisowni obcej, ale u nas się wszystko bardzo szybko przyswaja i pisownia już nie jest przez V, wice, tylko przez W. Podobnie jak wideo, już przez W odnotowuje słownik ortograficzny. I tak samo jest oczywiście z X, kiedyś przez X, a obecnie już tylko przez KS. Wydaje się, pani doktor, że wszystko jasne, że piszemy łącznie, że nie mamy pokus przerabiania na obce języki, żadne V, żadne C, żadne X, piszemy to po polsku, ale wątpliwości się nam zdarzają. Wtedy pani zawsze daje prostą wskazówkę. Słownik. Słowniki. Słowniki drukowane, ale też słowniki internetowe, o których wkrótce tutaj opowiemy. Pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas jest ekspertem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcamy do tego, by do nas pisać rpj@radiom.pl. Do zobaczenia. Radio M 107,6 FM.